Panie, panowie, kim są nasi goście? Zacznę od pani Agnieszka Malatyńska, czyli rzecznik prasowy festiwalu, dobry duch tego festiwalu i przede wszystkim dzisiaj autorka fantastycznego wydawnictwa, o którym będziemy mówić. Nazywa się Krynica, śpiewające miasto. Jest to pasjonujący leksykon, który nie pozwolił mi zasnąć dzisiaj do godziny 4 rano. Musiałem w całości przeczytać. Po prostu pochłonął mnie pani Agnieszko. Przesadziła pani. Ze szczególnym wzruszeniem witam Jana Wilgę. Dlaczego, proszę państwa? Myślę, że część z państwa doskonale zna tego artystę. Przed lata był filarem tego festiwalu. To państwo wymogli na nim 6 bisów. To jest chyba rekord tego festiwalu. Szanowni państwo, i nasz gość specjalny, Aleksander Półchłopek. To jest pamięć tego festiwalu. Która to jest wasza edycja? To jest bardzo trudne pytanie. Ja z matematyki byłem słaby, więc nie będę liczył. Ale występuję tu od 1974 roku. Pani Agnieszko, pani liczyła? No, bardzo trudno mi powiedzieć, ponieważ ja chyba tutaj stażem jestem najmłodsza spośród państwa, ponieważ pierwszy raz jako rzecznik prasowy pojawiłam się w 2014 roku. Wcześniej przyjeżdżałam na festiwal jako dziennikarz. No, zaskoczony jestem pytaniem, nie zdążę, nie dam rady tego policzyć. Generalnie można powiedzieć tak, byłem na pierwszym, oczywiście tu nosiłem krzesełka, pomagałem tacie w organizacji tego pierwszego festiwalu. Natomiast potem festiwal, nie wiem czy zaraz następnego roku, czy jeszcze w następnych latach, bliżej, w następnych latach odbywał się w czerwcu, na początku czerwca. W związku z tym byłem już na studiach i no i w czerwcu wiadomo, koniec, początek sesji egzaminacyjnej. I generalnie na festiwalu jestem, czy bywam od lat takich 80. Światowej sławy, uwielbiany tenor Jan Kiepura, niedaleko stąd, otwiera luksusowy hotel. Hotel Patria. To było 89 lat temu. Długo jeszcze żyje, trwa jego kariera. Umiera 15 sierpnia 1966 roku, a więc 56 lat temu. I 2 września 1967, a więc rok i kilka tygodni później, po śmierci Kiepury, tutaj w Krynicy, rusza festiwal jego imienia. Oczywiście festiwal odbył się 2-3 września 1967 roku, no ale początek festiwalu to jest jego początek jego tworzenia. A tworzenie się rozpoczęło, można powiedzieć, dzień po dniu śmierci Jana Kiepury. Śmierć Jana Kiepury, jego pogrzeb zwłaszcza, był taką iskrą, która już jakby się tliła wcześniej od 1958 roku. W związku z tym tato miał jakby wszystko przemyślane wcześniej. W związku z tym ta śmierć, ten pogrzeb, ten entuzjazm tłumu wtedy, jakby go upewnił w tym, robię festiwal. Pani Agnieszko, i ten festiwal zaczął się bardzo mocnym akcentem. Niby tylko 2 dni, ale jacy artyści. Tak, rzeczywiście, festiwal był niezwykły, ale żeby, no przede wszystkim Wiesław Ochman, prawda, chociażby to nazwisko państwu na pewno bardzo dużo mówi. Ja wymieniam głównie jego, dlatego że ten rodzaj głosu, a więc tenor, tutaj w Krynicy to ma niezwykłe powodzenie, ponieważ zawsze wszyscy artyści obdarzeni tym głosem są w pewien sposób porównywani do Jana Kiepury. Bo przecież Jan Kiepura, uznany za złotego tenora świata, no po prostu miał tak piękny głos, że zresztą słyszeliśmy, ta piosenka to jest Brunetki, blondynki, to jest właśnie ten utwór, w którym głos Jana Kiepury brzmi najpiękniej. On pokazuje tam wszystkie walory. I mgnień wszystko gdzieś umyka w dal, tylko walc, jedynie walc, zawsze modny mimo zmian, i jak przed wiekiem znów iść każe w tan. Zawiruje cały świat.
Thank you.